Jest po prostu głupią pizdą. I dyplom OEM-u nic tu nie pomoże. Sfiksowałyście, boście dawno chłopa nie miały. Czy tylko ja dostrzegam tu przynajmniej niektóre z 7 klasycznych objawów paranoi? To coś musi być albo brzydkie, albo bardzo zakompleksione, albo wszystko to razem. Czyżby przy tym pisaniu doznawała orgazmu? To ledwie kilka komentarzy spod tylko dwóch moich tekstów. I tak sobie wiszą, niczym nie niepokojone. Jestem publicystką, więc z podobnym hejtem zderzam się całkiem często. Jestem też krytyczką literacką i historia, herstoria, którą chciałabym się podzielić z wami, wydarzyła się właśnie w środowisku literackim. Jakiś czas temu znany poeta i wydawca przez kilka dni z rzędu obrażał i poniżał kobiety. Ja to opisałam na Facebooku w poście. I tyle. Kilka dni później wysłał mi wiadomość. W tej wiadomości były groźby karalne. Kiedy dostałam tę wiadomość, akurat byłam w trakcie spotkania o pracę w Amazonie, w którym pracowałam przez jakiś czas. I zaczęłam drżeć. Zaczęłam autentycznie się trząść. Po tym spotkaniu poszłam na policję, zgłosiłam te groźby. Dla policjantki nie ulegało żadnej wątpliwości, że są to groźby karalne. A po policji poszłam kupić gaz pieprzowy. I myślałam, że najgorsze już za mną. Myliłam się. Środowisko literackie zaczęło mnie obwiniać. Czytałam w komentarzach, że jestem psychopatką, że się ośmieszam, że robię to, żeby się lansować i żeby się wybić na tym temacie. Wreszcie, że jestem za silna, żeby mnie skrzywdzić. Miałabym być za silna, bo walczę z przemocą, bo piszę o tym, bo wspieram kobiety, które doświadczają przemocy. Dostałam wiadomość od jednego z poetów na maila taką. Zawsze będę przeklinał twoje imię, pierdolona donosicielko. W normalnych warunkach za donoszenie na braci na suki wsiadłbym w furę i spaliłbym ci dom, ale serce mi nie domaga. I po tych hejtach i po tym obwinianiu mnie, ja naprawdę zaczęłam się zastanawiać. Czy może rzeczywiście nie przesadzam, czy może to było potrzebne. Zaczęłam widzieć problem nie w sprawcy przemocy, w groźbach, tylko w sobie. Tak silnie to jest uwewnętrznione. Napisałam książkę na ten temat. Codziennie wspieram osoby, które czują dokładnie to samo i mówię im, nie jesteś winna, ale sama doświadczyłam tych konsekwencji. Widziałam w każdym mężczyźnie mijanym jego twarz. Miałam też taki moment, kiedy gdy ktoś uniósł rękę, żeby otworzyć drzwi od autobusu i ten przycisk, to ja się uchylałam. Miałam taką reakcję, że się po prostu uchylałam. A sprawa na policji została umorzona. Podobnie jak większość spraw dotyczących przemocy wobec kobiet w Polsce. I ja mam tego dość. Ja tak nie chcę, po prostu tak nie chcę. Nie chcę, żeby osoby, które piszą o przemocy, czytały, że są głupimi pizdami. Nie chcę, żeby osoby, które opowiadają o przemocy albo zgłaszają ją gdziekolwiek, czytały, że są pierdolonymi donosicielkami. Pierdolę to. Nie chcę czegoś takiego. I dlatego jest ta przestrzeń. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę ją współtworzyć. Bardzo się cieszę, że każda z nas może ją współtworzyć.
czy to robiąc filmik, czy opowiadając swoją historię, czy po prostu oglądając, uczestnicząc w tym, bo to jest nasza przestrzeń. Wszystkich nas nie poniżycie, wszystkich nas nie zhejtujecie i nie obwinicie, a im nas więcej, tym och, koniec, koniec, koniec. Miałam mówić o przemocy, której ja doświadczyłam, a oczywiście jak zawsze mówię o wszystkim i o całym świecie, ale bo to też trochę jest tak, że my tutaj zmieniamy świat. I po to tu jesteśmy.